Cześć kochani, tu Ania z bloga Kreatywna TV i oczywiście kanału Kreatywna TV. Dziś przychodzę do Was z czymś, czego jeszcze ani na blogu, ani na kanale nie było. Będzie to vlog, ale inny vlog niż te, które do tej pory widzieliście, czyli to, co robiłam w ciągu dnia. Tym razem będzie to hafciarski vlog. Ponieważ w przyszłym tygodniu będę musiała zająć się zupełnie innym projektem niż tym, nad którym teraz pracuję, a będą to wspaniałe miewonki. Chciałabym w tym tygodniu trochę przyspieszyć pracę i po prostu przez cały tydzień haftować tylko żółtą, ziemniakową różę, która jest po prostu fenomenalna. Tak. Dlatego też pomyślałam, że właśnie bardzo fajnie będzie dokumentować codziennie postępy, ale nie za pomocą fotografii, a filmików. No i stąd właśnie pomysł na pierwszego hafciarskiego vloga. Po cichu też mam nadzieję, że może i Wy się przekonacie do tej formy i też spróbujecie nagrywać własne filmiki albo chociaż vlogować. To nie jest wcale takie trudne, a naprawdę jest to fantastyczna frajda. Tak więc dziś zaczynamy pierwszy dzień. Dziś mamy 17 lipca. Tak na marginesie, dzisiaj są też trzecie urodziny mojego drugiego bloga, czyli Manufaktury Smaków. Koniecznie tam zajrzyjcie, jest tam mnóstwo wspaniałych przepisów na domowe pyszne jedzonko. I naprawdę są to same wypróbowane przepisy, albo przepisy, które opracowałam sama. Tak więc koniecznie tam zajrzyjcie, manufakturasmaków.com. A my zabieramy się już za zielnik i za róże. Zacznijmy najpierw od postępów, które poczyniłam w ten weekend. Niestety postępy jakieś gigantyczne nie są, a wszystko przez remont łazienki, który po prostu rozbraja system, rozwala cały nasz domowy system. No jakoś kiepsko się pracuje nad haftem, kiedy tam coś się w tej łazience dzieje, albo coś w tej łazience się właśnie zepsuło i trzeba iść naprawić, albo trzeba iść coś kupić nowego, albo szukać jakiejś części, albo zupełnie jakiegoś innego elementu wyposażenia, tak więc no, ten hafciarski postęp jest nieduży, no ale troszeczkę coś tam się już pojawiło, więc warto to pokazać. No i co? Spotkamy się jutro, jutro pokażę Wam moje kolejne hafciarskie postępy. Tak więc idziemy na tamborek, zobaczyć jak tam rusza. No i tak, od ostatniego pokazu pojawiło się tutaj troszeczkę zielonych elementów. No i mamy cały jeden pączek, kolorowy pączek. Tutaj troszeczkę liści, no i tutaj już powstał kolejny pączek. Tutaj uzupełniłam trochę zielonych krzyżyków. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że gdzieś popełniłam błąd. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku. Tak więc jeszcze tutaj wypełnię tylko tę przestrzeń. No i potem mogę kończyć ten zaczęty ciemniejszy pączek, bo to jest taki zielony pączek. Ale wiecie co? Ten jest naprawdę piękny i nawet ten kolor, który myślałam, że będzie średnio pasować, wygląda tutaj fantastycznie. Bardzo mi się podoba ten element i już nie mogę się doczekać kolejnych. Tutaj na dole nic się za dużo nie pojawiło. Troszeczkę wypełniłam kolory żółte, no ale ta róża będzie musiała poczekać, aż zejdę z tamborkiem trochę niżej. No na razie jestem tutaj w tej górnej części. W dalszym ciągu nie zrobiłam liścia. Tego liścia, takiego samego jak ten liść, on jest malutki. Nie wiem czemu jakoś mi to nie wychodzi. Może wrócę do niego po prostu za jakiś czas. Cześć kochani, dzisiaj mamy wtorek. Pogoda tym razem jest bardzo ładna, znacznie lepsza niż wczoraj, ale niestety jest już popołudnie i dopiero teraz znalazłam chwilę czasu, żeby nagrać moje wczorajsze postępy. No i zobaczcie, dokończyłam ten pączek, czyli ten zielony jest już cały, cały gotowy. No i zaczęłam tutaj trochę te zielone elementy. Już dalej nie mogę przybliżyć. Tak więc trochę tych krzyżyków powstało, szaleństwa żadnego nie ma. A to też dlatego, że musiałam zabrać się za inną pracę i już Wam pokazuję, co to jest. Zaczęłam wczoraj haftować taką kotwicę. To jest ta niebieska kanwa, o której Wam mówiłam już przy okazji kalendarza adwentowego. Teraz troszeczkę widzicie, że ona faktycznie jest taka fajna, marmurkowa. No, kotwica na razie wygląda niespecjalnie, przyznam szczerze, na tej kanwie. Ale nie mogłam użyć jaśniejszego koloru, ponieważ nie wyglądałaby na kanwie dobrze. A poza tym we wzorze jest już biały kolor i jest zarezerwowany dla innego fragmentu tego haftu, więc no nie mogłam nic z tym zrobić. Mam jeszcze jeden alternatywny kolor, więc chyba go wypróbuję. Ale skończę ten kawałeczek, skończę tą kotwicę, no i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i jak będzie po prostu wyglądać. A tymczasem zabieram się za różę, która spogląda na mnie bardzo smętnie, z dużym wyrzutem sumienia, bo już jest prawie wieczór, a ja nie postawiłam jeszcze ani jednego krzyżyka. No cóż, zmykam do haftowania. Cześć kochani, dziś mamy środę.
Powinna Wam dzisiaj pokazać kolejny dzień postępów. O matko, jaki ten aparat ciężki. Ale dzisiaj niestety postępów nie będzie. Dlaczego? Ponieważ wczoraj haftowałam do wieczora, do późnej nocy i zrobiłam błąd. No niestety zrobiłam tak piękny, tak genialny, tak wielki błąd w moim hafcie, że muszę próć, że dzisiaj muszę zacząć po południu od prucia. Tak więc jestem tak strasznie zła na siebie, bo ja naprawdę nie popełniam dużych hafciarskich błędów. Jeżeli już coś, to jest coś małego, coś, co można bardzo szybko naprawić albo w ogóle pominąć, bo no nie ma to większego znaczenia dla wzoru, a to jest taka wtopa, taka wielka wtopa. Jestem strasznie zła na siebie, naprawdę. No i co, no i dzisiaj środa będzie dniem prucia i to będzie całkiem dużego prucia, bo to naprawdę spory kawałek haftu. Nie wiem, jestem zła, jestem zmęczona i w ogóle nie wiem, a czy dzisiaj Wam cokolwiek jeszcze coś pokażę i jak będzie wyglądać dzień jutrzejszy, bo jutro jadę złożyć podanie do pracy, o pracę, bo znalazłam bardzo fajne ogłoszenie, więc dzisiaj kompletuję papiery, jutro jadę, zobaczymy jak będzie wyglądać to dzisiejsze popołudnie i jutrzejszy dzień. Na razie nic nie wiem, na razie wiem tylko, że będę pruć, no i idę naprawić te moje wszystkie harciarskie błędy. Właśnie przyszła paczka z Haftixa, no i mam tutaj kilka fajnych materiałów do moich miechunek. Tu mam dwa kolory bardziej zbliżone, zielony i trochę bardziej zbliżony do zieleni. I to jest Murano Lugana 6016, kolor oliwkowy. Tutaj mam kolor piaskowy Lugana 25, 323 jasne khaki. I tu mam trzy kolory, które są w sumie bardzo podobne do siebie. A może w ten sposób. To są bardzo fajne odcienie koloru piaskowego, beżowo-brązowego. Jak mówicie, znowu piaskowy, tak? Z tym, że to jest Linda 27 cali. To jest troszeczkę większy materiał. Troszeczkę inny splot, ma bardzo podobny, ale w sumie jednak trochę inny. No i tutaj mam tak samo tą Murano Lugane 32 cale. Ten jest troszeczkę jaśniejszy. Za to ten odcień piaskowy, już Wam pokazuję, ma troszeczkę inny odcień, troszeczkę bardziej w brąz, beż w zielony. No jest troszeczkę inny. Ja chyba postawię na ten kolor. Czyli jeszcze raz na ten beżowo-brązowy kolor, to jest 306 Murano Lugana. I spójrzcie. Tak wygląda ten materiał. Może podłożę tutaj kartkę białą na środku, żebyście lepiej widzieli. Tak wygląda ta Murano Lugana w kolorze beżowo-brązowym i naprawdę mi się podoba. Pokażę Wam jeszcze, jak do tego wszystkiego wygląda linia. Kolory są niesamowite, spójrzcie. Zbiorę je tak wszystkie razem, żeby pokazać Wam lepiej. Spójrzcie. No myślę, że będzie wszystko wyglądać fajnie. Tutaj mam kolor 3042. Nie wiem, czy ja się pomyliłam, czy we wzorze był błąd, czy też zmieniły się po prostu kolory mulin, więc ta mulina 3042 ma bardzo ładny fioletowy przybrudzony odcień, ale no. No nie wiem, chyba że gdzieś tam jest faktycznie fiolet, tylko ja go nie zauważyłam, ale myślę, że na tej kanwie, na tym nie będzie bardzo fajnie wyglądać, na tym materiale cała praca, całe miechunki będą wyglądać bardzo fajnie.
kochani. Dziś mamy środę, jest to druga środa z tym hawcikiem i muszę Wam powiedzieć, że wreszcie złapałam wiatr w moje hawciarskie żagle, bo udało mi się ostatnio wybrać wszystkie te elementy tu, trochę tutaj, tych wszystkich krzyżyków, które niestety źle zostały postawione i no trudno było się z tym pogodzić, więc trzeba było próć. Tak więc naprawiłam błędy. Jeszcze tutaj muszę ten pączek jeszcze raz wyhaftować, no ale muszę ponownie wydrukować wzór, bo bardzo inteligentnie zamazałam wszystkie kratki, bardzo dokładnie, że teraz nie widzę, co gdzie jest. Więc muszę go po prostu jeszcze raz wydrukować, no ale cóż, trudno. Ale w poniedziałek i we wtorek udało mi się troszeczkę podziałać na hafcie i zobaczcie, przybliżę Was troszeczkę, powstał cały ten duży zielony element, czyli liściorki. I one naprawdę bardzo pięknie wyglądają. Spójrzcie, tu jest listek, tu jest listek. Teraz wreszcie wszystko wygląda tak, jak trzeba. Cienie pięknie przychodzą, no i róża jest naprawdę bardzo ładna. Więc wreszcie ta zła pasa została przełamana. Cieszę się bardzo, że więcej krzyżyków pojawiło się teraz na tej pracy. Więc zmykam do krzyżyków, chociaż dziś jest środa mojej imieniny i nie wiem, czy aż tyle czasu będzie na krzyżyki, no ale zobaczymy. Ale bardzo się cieszę, że zła pasa wreszcie została przełamana i naprawdę dobrze mi ostatnio poszło z krzyżykami, z haftowaniem tego wzoru, tak więc zmykam. Mam nadzieję, że jutro pokażę Wam kolejne postępy i będzie ich całkiem sporo. Cześć kochani, dziś mamy niedzielę, 30 lipca i wreszcie dobrnęliśmy do końca tego vloga, tego hawciarskiego vloga i naprawdę jestem z nas wszystkich dumna, bo już myślałam, że nie uda się tego zrobić, że nie uda mi się skończyć tego vloga, bo tym razem działo się wszystko, co miało się nie zadziać i naprawdę wszystko, co mogło się zepsuć i popsuć. Wszystko się zepsuło. Były krzywe krzyżyki, była splątana nitka, były różne błędy, było prucie, potem znowu błędy, potem wymiana różnych kolorów, zamiana kolorów, bo mi się wszystko pomyliło. Tak więc no, działo się po prostu wszystko, co miało się nie zadziać i wiecie co, już dawno nie zrobiłam tyle błędów, co teraz. Jakichś takich hawciarskich nieporozumień. Nie wiem, może to ta presja vloga, ale po prostu no, był problem. I jeszcze na końcu dzisiaj Wam pisałam na Facebooku, że mam problem ze zmontowaniem materiału, bo wkradł się błąd, pliki się źle zapisały i już był taki moment, że myślałam, że po prostu tego nie nagram, nie zmontuję i po prostu nie zobaczycie tego vloga. Ale skoro oglądacie ten materiał, to znaczy, że wszystko się udało i dałam radę jednak i naprawdę jestem z siebie dumna. Tak więc pokażę Wam, jakie postępy poczyniłam w czwartek, piątek. W sobotę nie, bo byłam na zwiedzaniu zakładów lotniczych w Łodzi i byłam w takim szoku, że już nie dałam rady postawić żadnego krzyżyka. I troszeczkę kilka krzyżyków w niedzielę, ale to bardzo mało krzyżyków, bo niestety dzisiaj muszę zrobić co innego. A dlaczego jest tutaj ta górczuska? Bo chcę Wam pokazać, wiecie, tak, taki zrobić efekt wow, wiecie, jak Copperfield, że odsłaniam i tadam. Tak więc zasłoniłam górczuską, moją nową górczuską, tej jeszcze nie widzieliście. Jeśli chcecie zobaczyć ten stempel w akcji, nie wiem, może kolorowanie, dajcie koniecznie znać w komentarzach. A teraz uwaga, uwaga. Tadam! Tak wygląda żółta zielnikowa róża, czyli od ostatniego pokazu, czyli tego wszystkiego, przybył ten cały element, czyli 1/3 kwiatka, czyli to są 2 dni, 2 i troszeczkę dnia haftowania, więc jest postęp. Bardzo mnie to cieszy, że udało mi się zmobilizować przez te 2 tygodnie i przez te 2 tygodnie powstał cały ten element haftu. Czyli jak na mnie osoby, które jakoś tam bardzo szybko nie haftuje, to jednak jest duży naprawdę postęp. Chociaż wiecie, muszę włączyć turbo igiełkę i zabrać się za miechunki, to ja nie wiem, co się będzie dziać wtedy i chyba nie będę spać w nocy.
Więc mogą być jakieś live'y tak około 12, 2 w nocy może, więc bądźcie czujni, jeżeli ktoś nie może spać, to zaglądajcie na kanał, zaglądajcie na Facebooka, bo faktycznie tam się może dziać. Tak więc, nie przedłużając, tak wyglądają moje postępy, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. No i zobaczymy, w tym tygodniu zabieram się za miechunki i będę haftować i miechunki, i róże na przemian. No i będę dawać Wam znać na blogu, na kanale, jak to wszystko wygląda. Jeśli podoba Wam się ten film, jeśli spodobały Wam się w ogóle hafciarskie vlogi, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, to mnie też strasznie motywuje do dalszej pracy. No i chciałabym się przekonać, czy spodobała Wam się ta forma i czy powinnam dalej właśnie takie hafciarskie vlogi kręcić. Tak więc uciekam dzisiaj już. Widzimy się w następnym, kolejnym filmiku i to też będzie filmik hafciarski o moim imieninowym prezencie, który sobie kupiłam. Tak, zaszalam i kupiłam kolejny wzór, już Wam to powiem. Ale go zobaczymy i zrobimy taki mały unboxing, więc zaglądajcie na kanał w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend. Powinien się pojawić. A jeśli spodobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie o kciukach w górze, a także o subskrypcji kanału, żeby zawsze być na bieżąco.